Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Na samym początku ogromne podziękowania dla wszystkich tych osób, które subskrybują mój kanał, a także wystawiają przepiękne komentarze i wysyłają do mnie bardzo interesujące listy. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią i obietnicą bardzo krótki film na temat dwóch roślin magicznych, które możecie uprawiać dokładnie wszędzie, czyli w skrzynce, na balkonie, we własnym mieszkaniu czy we własnym ogródku. Przypuszczam, że jedna z tych roślin spotka się z dużym zaskoczeniem u tych osób, które znają ją na co dzień, bo każdy ją zna, ale nie wiedzą o tym, jak cudowne właściwości ta roślinka posiada. Moi kochani, dzisiejszy temat to jest taki wycinek z podręcznika czarownicy, szamanki czy zielarki. Ta wiedza, którą dla Was przedstawię, to jest tylko taki maluteńki wycinek, ale jeżeli takie tematy Was interesują, bardzo proszę pisać, będzie takich filmików i artykułów na blogu więcej, w miarę możliwości. Ponieważ tak wiele tematów Was interesuje, że bardzo trudno wybrać jeden konkretny na film czy na artykuł. Ale aby nie przedłużać, zaczynajmy. Zacznę od tej rośliny, która jest nieco mniej znana, ale myślę, że każda osoba już w jakiś sposób spotkała na swojej drodze tą roślinkę. Znana jest ona pod nazwą Męczennicy Passion Flory. Ma również taką nazwę bardziej stosowaną w krajach południowych, marakuja czy marakuża. Roślina pnąca, tropikalna, która pochodzi z Ameryki Południowej i do Europy przewędrowała troszkę później. Mniej więcej mówi się, że w XVII-XVIII wieku, ale kto wie, jak to było naprawdę. Natomiast sama nazwa tej rośliny, moim zdaniem, kompletnie nie pasuje do zarówno wyglądu, smaku owoców, jak i samych właściwości tej rośliny, gdyż męczennica pochodzi od, łacińska nazwa pochodzi od słowa passion, czyli cierpienie, oraz flos, czyli kwiat. I została nadana tej roślinie przez misjonarzy chrześcijańskich, gdyż kwiaty tej rośliny kojarzyły im się z męczeństwem Chrystusa i ukrzyżowaniem Chrystusa. Moim osobiście zdaniem kompletna pomyłka, jeżeli chodzi o nazwę tej rośliny. Naprawdę tutaj zamieszczę Wam zdjęcia dla tych osób, które nigdy nie widziały, jak ta roślina kwitnie. Wam się w ten sposób negatywnie kojarzyć. Mnie się tak nie kojarzy. Ja uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych i najbardziej pozytywnych roślin tutaj na świecie. Moi kochani, jak stosujemy tę roślinę? Każdy z Was może kupić nasionka tej rośliny. Można je kupić nawet na Allegro, wszędzie w internecie. Następnie wysiewamy i czekamy, aż wykiełkują, pojawią się pierwsze listki i już te pierwsze listki możecie stosować. Ale oczywiście czym większa roślina, tym więcej możliwości. Stosujemy liście rośliny i ja z mojej praktyki polecam jedną garść, tak, ja mam małe ręce, jedną garść liści wrzucamy do
wody, gotującej się wody i czekamy mniej więcej sekundę, dwie, aż te listki się zagotują, gdyż substancja, która jest nam potrzebna, bardzo trudno rozpuszcza się w wodzie, dlatego należy albo dodać sok z cytryny, albo po prostu troszeczkę zagotować. Następnie odstawiamy, aż stworzy się taki napar, czyli przez jakiś czas ta roślina te swoje substancje do tej wody odda i następnie pijemy w formie herbaty. Jak działa ta roślina? Moi kochani, przede wszystkim usuwa wszelkie złe nastroje, depresje, smutki, jakieś takie przygnębienie. Chciałam ten temat poruszyć dopiero na początku jesieni, ale wbrew pozorom już teraz, kiedy jest tak piękne lato, tyle osób ma depresję, ponieważ nie są w stanie wyjechać na urlop, czy w jakiś inny sposób spędzić tych wakacji, czy są osobami samotnymi. Moi kochani, proszę się nie przejmować przy pomocy takiej prostej metody, czy chociażby zrozumienia, że w każdym miejscu, nawet we własnym domu, możecie wspaniale spędzić taki okres letni. Moi kochani, mam nadzieję, że ta roślinka Wam pomoże i te wszystkie złe energie i złe nastroje miną. W tym miejscu pragnę podkreślić to, co wiele osób już wie, ale wiele osób ma taką tendencję z przesadzaniem z roślinami magicznymi czy z ziołami i stosują po prostu zbyt duże dawki. Każde zioło ma bardzo silne działanie na te czy inne organy w naszym organizmie, czy też te czy inne substancje mają także w dużej ilości negatywny wpływ na nasz organizm. Dlatego jeżeli stosujemy napary z jakiejkolwiek rośliny, czy zjadamy tą roślinę, czy pijemy w formie herbaty, czy w formie nawet kąpieli, to tutaj wszędzie polecam tak zwany złoty środek, czyli proszę nie przesadzać z ilością, albo robić po prostu przerwy. Na przykład stosujecie daną roślinę przez 2 tygodnie, następnie 2 tygodnie przerwy i znowu możecie do niej wrócić. W tym miejscu pragnę podkreślić, że Passion Flora nie jest aż tak niebezpieczna, jak ta druga roślina, którą każdy zna i którą za chwilkę przedstawię, ale także w nadmiarze jest szkodliwa. Natomiast, moi kochani, druga roślina, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, to, przypuszczam, że wiele osób tutaj będzie zaskoczonych, to nasza zwykła pietruszka. Pietruszka znana chyba każdej osobie, ale wiele osób nie wie o tym, że pietruszka ma właściwości stymulowania, czyli podnoszenia nastroju, nawet doprowadzania do bardzo głębokiej euforii, a także w naprawdę olbrzymiej ilości jest to środek halucynogenny i równie niebezpieczny, ponieważ pietruszka w bardzo dużych ilościach, tutaj proszę się nie przestraszyć, że przestajecie kompletnie stosować pietruszki, są takie osoby niektóre, które są przewrażliwione, moi kochani, bez problemu możecie normalne, a nawet duże ilości stosować, ale nie zbyt duże. I tutaj przy takich bardzo dużych ilościach występuje nieprzyjemne uczucie, taki stan, który jest podobny do stanu, który osiągają niektóre osoby, które stosują pietruszkę w formie narkotyku. Jest to stan wyższy niż halucynogenny, czyli odczucie umierania. Dokładnie mniej więcej taki sam stan osiągamy, jeżeli zjadamy zbyt duże ilości gałki muszkatołowej. Więc proszę uważać, co za dużo, to niezdrowo. Moi kochani, niektóre osoby stosują olej z nasion pietruszki. Ja osobiście odradzam stosowanie tego oleju. Jest to dla mnie osobiście zbyt duża dawka, koncentracja środków zawartych w tej roślinie. Natomiast w tym miejscu podkreślam, każdy organizm jest inny. Każdy musi sam eksperymentować i czuć, która dawka jest dla Was najbardziej odpowiednia, która podnosi nastrój, poprawia humor, a która już po prostu ma działanie zbyt mocne. Moi kochani, to takie dwie rośliny w ogromnym skrócie. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukardi.